Dzień dobry wszystkim. Witam Was w kolejną sobotę z liveem z Kotami na żywo. Dzisiaj sobie pogadamy po co nam śnieg. Bo uwaga, uwaga, śnieg też się może przydać no, w pracowni. Cześć, jestem Karola z pracowni Koty na Płoty. Witam Was na cotygodniowym liveie kotowym. Witam Was serdecznie. Dzisiaj sobie pogadamy o, o tym, po co nam y, śnieg. Dzie dzień dobry, Celinko, witam Cię serdecznie. E, dzień dobry, Aniu. O, Ania, witam. E, zobaczcie, Ach, ja tu mam prawdziwy, garnizonowy <śnierek> śnieg. E, i takiego śniegu wy też możecie użyć do tego, żeby się rozwijać jako osoby kreatywne zajmujące się hobbystycznie szyciem. Bardzo Wam chcę dzisiaj opowiedzieć, że każda pora jest dobra na to, żeby ją wykorzystać. Chodzi o to, żebyśmy korzystali z natury, to, co jest, wykorzystywali to, co jest najlepsze. Dzień dobry Aniu, cześć Kamila, dzień dobry Halinko, cześć. Dzień dobry, panie Robercie. Cześć Danuta, cześć! O, Basia! Dziękuję, to miło, że lubisz mnie słuchać. O, to dobrze, bo ja mam wrażenie, że mój głos jest strasznie irytujący, ale okej. Okay. Mam nadzieję, że Boże, widzę, że takie towarzystwo już trochę obeznane z tematem. Ciekawe, czy uda mi się coś powiedzieć ciekawego, nowego. Dla tych, którzy nigdy nie farbowali, na pewno, natomiast dzisiaj tak bym chciała zrobić taki ogólny wstęp o tym, że można tworzyć własne tkaniny. I to może być bardzo rozwijające i, i bardzo inspirujące do tworzenia nowych projektów. Cześć, Krynia, cześć, Haniu, Kamila, farbujesz się z śniegiem. Super! Motywujmy się razem, róbmy wszystko razem, bo to jest najlepsze. Jak się wkręcimy i wszyscy będziemy szli, i zobaczcie, Kamila pofarbuje się śniegiem, ja będę farbowała się śniegiem, mam nadzieję, że ktoś z Was też wykorzysta tę piękną sobotę na to, żeby farbować śniegiem, bo ten śnieg dzisiejszy, szczególnie tu w Gdańsku, jest idealny. Nie jest taki bardzo m, puchaty, bo przyszło, przyszła wyższa temperatura i on się trochę zbija, e, dzięki temu jest fajniejszy do farbowania, bo tak naprawdę farbowanie śniegiem wywodzi się z farbowania na lodzie. Ale śnieg ma inne, troszeczkę e, eksperymentalne właściwości. Dzień dobry Aniu, cześć. E, strasznie Was miło widzieć w takiej dużej grupie. Boże, 23 osoby aż, na, aż dzisiaj e, oglądają. Po co krawcowej, w pra pracowni krawieckiej śnieg? E, wydawać by się mogło, że bzdura i e, totalnie e, od czapy zajęcie. Cześć Honorata, cześć, witam Cię serdecznie. Krynia, Ty nic nie wiesz. Dobrze, to ja ci wszystko powiem. <laughs> Nasze, znaczy, w ogóle, tak. E, dzisiejszy live e, jest po to, żeby zachęcić was do eksperymentowania z tkaninami, bo, e, owszem, w sklepach jest ogromny wybór różnych materiałów. Tu za mną widać jakie piękne, możemy e, sobie kupić wzory. Natomiast e, farbowanie to jest takie trochę magiczne, trochę taka praca z. Tajemnicą, bo tak naprawdę efekt farbowania nigdy nie jest w 100% przewidywalny. E, możemy przewidzieć mniej więcej e, kolor, natomiast nie przewidzimy e, przy takim farbowaniu domowym e, efektu, tak naprawdę, końcowego. Cześć, Kamilka, cześć, kochanie. E, <gryw> Dzisiaj chcę Wam pokazać e, jedną z moich szmatek, którą ufarbowałam na lodzie, e, i pokażę Wam, czym się różni farbowanie na e, lodzie od takiego zwykłego farbowania. Zobaczcie, to jest tkanina. Płótno bawełniane, ufarbowane na lodzie. Przejścia kolorów dwoma barwnikami: to jest barwnik karminowy i barwnik po taki, takiej czerwieni złamanej pomarańczem. I dzisiaj Wam powiem takie szybkie, krótkie streszczenie procesu, jak się odbywa proces farbowania na lodzie. Beatko, no, też ci przeżyłam całuski, Dziękuję ci ślicznie. Ania czy też się bawiłaś w piątek farbowaniem. Super! Ekstra! Czy też na lodzie, Aniu, czy, 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 czy tradycyjnie? Jestem bardzo ciekawa. Natomiast farbowanie na lodzie ma tą wspaniałą właściwość, że materiały zostają długo. Materiał zostaje długo poddawany procesom barwierskim, czyli ten barwnik sobie. Powolutku, długo wnika. Takie farbowania na lodzie są z reguły bardzo mm, nasycone. Ja Wam pokażę na przykład y, szmatkę, którą, y, która była tak zwanym wycierusem. Czyli jak farbujemy, to zawsze coś gdzieś skapnie, coś gdzieś spadnie. To jest y, wycierus, którym wycierałam stół y, podczas farbowania. To, co mi skapnęło, to wszystko wycierane było tym wycierusem. Po czym na koniec ten wycierus został zmiętolony i wsadzony pod. Moje farbowanie. Czyli jeszcze był tak, tak farbowany tymi skapkami, które to, co już zlatuje, co już przeleciało przez pierwotną tkaninę, farbowano i ta woda z barwnikiem, która przepłynęła przez materiał. I ten barwnik, który się osadził na materiał, i te resztki, te nadmiary skapnęło na tym. Zobaczcie, mamy efekt takiego bardzo, bardzo takiego koloru pastelowego. One nie są nasycone, te kolory, one są bardzo delikatne, natomiast no tak, no zafarbowało się ewidentnie. Może zacznijmy od tego, co jest najlepiej farbować. Jakie materiały? Najprościej jest farbować materiały z włók włókien naturalnych. Najlepiej barwniki przyjmuje jedwab. Natomiast ja wiem, że jedwab jest materiałem drogim i to nie jest materiał, który. <laughs> który moglibyśmy na przykład y, sobie zmiętolić i pozwolić sobie na nieoczekiwany efekt natomiast nie każdego stać, żeby kupić y, jedwab, natomiast świetnie i to co Wam pokazuję to są płótna bawełniane zwykłe białe płótno bawełniane biała szmatka zwykła co jest ważne, jak, kupuje, jak kupicie sobie czy surówkę bawełnianą, czy zwykłe płótno bawełniane białe, to trzeba je przed farbowaniem wyprać i to jest krok numer jeden jeżeli nie wypierzecie, barw, ponieważ tkaniny podczas procesu produkcji są poddawane różnym procesom chemicznym, są wypukiwane, są uszlachetniane, są specjalnie zmiękczane albo specjalnie pokrywane jako substancję zabezpieczającą, to trzeba to sprać, po prostu. To tak jak z ciuchami ze sklepu. Kupujesz ciuch, pierzesz go i dopiero go nosisz. Hania pyta, czy... Dzianiny, tak. Jeżeli dzianina ma dużo, e, dużo ma materiału naturalnego, to tak można farbować dzianiny. Ja z, z powodzeniem e, farbowałam sobie single jersey białe, więc śmiało można dzianiny farbować. E, Mirka, też profarbujesz śniegiem. Super. E, osoby, które farbują śniegiem i wiedzą po co e, śnieg <laughs> kraucowy w pracowni, jak coś klepnę głupiego, to mi tam piszcie. Dobra, koniecznie. E, bo nie chciałabym, e, żeby o, moja galopada myśli wprowadziła kogoś w błąd. Więc tak, farbujemy włókna naturalne. Najprościej jest płótno bawełniane, koniecznie po zakupie wyprane. Musicie koniecznie wybrać, bo y, te substancje, które są osadzone na włóknach y, materiału takiego prosto ze sklepu, prosto od producenta, mogą wam hamować. Y, y, Dostawanie się barwnika pomiędzy włókna. Włókna mogą być na przykład zaklejone, albo mogą być pokryte czymś, co będzie odpychało barwnik, więc wtedy mogą powstać jakieś plamy, plamiszcza, które niekoniecznie będą fajne i, i, i będą Wam pasowały do Waszej robótki. Natomiast oprócz prania trzeba materiał jeszcze przygotować do barwienia. I co jest ważne? Ważne jest, żeby kupić sobie za parę groszy, to nie jest drogi specyfik. to jest Soda kalcynowana. To jest taka, nie soda ta oczyszczona domowa, to jest troszeczkę mocniejszy specyfik. Sody kalcynowane używa się na przykład do czyszczenia łazienek, do dezynfekcji basenów. No, to jest taki preparat chemiczny o wysokich właściwościach czyszczących. Fajnie, fajnie czyści się na przykład prysznic z jakichś takich pleśniowych czy, czy kamiennych osadów. I łychę taką zu do zupy, tylko nie chochlę do nakładania, tylko, tylko łyżkę co jemy zupę. E, łyżkę do zupy e, do michy wody rozpuścić i w tym wypłukać e, materiał. E, I ta soda zadziała tak, że ona, bo już mamy materiał wyprany, czyli mamy wszystkie te substancje zewnętrzne zdjęte z włókien, e, natomiast soda otworzy włókna. Włókna będą takie gotowe na przyjęcie barwnika. Jeżeli tego nie zrobimy, to też będzie, może, może być tak, że włókno niekoniecznie chwyci pełną intensywność koloru, jeżeli pominiemy ten etap z sodą. To jest najprostsza metoda uzdatniania tkaniny do, czy dzianiny do farbowania, właśnie sodą kalcynowaną. Można sobie kupić w sklepie chemicznym naprawdę nieduże pieniążki. To nie są jakieś dziesiątki złotych, to raczej w granicach 10-12 złotych. No, i dochodzimy do tego etapu, kiedy musimy przygotować się do tego, jaki kolor chcemy zabarwić. Na rynku jest bardzo duży wybór barwników. Są barwniki do farbowania na ciepło, na przykład w pralce można wyprać. Ania, czy u ciebie jest tylko czarny ekran? Nie wiem, może coś się zwiesiło. Ja u siebie widzę wszystko ok. Napiszcie, czy też mi widzicie, czy coś się zwiesiło po prostu w Facebooku. Hmm. Mam nadzieję, że się Ani naprawi i Ania do nas wróci, albo ja do Ani. No, to chyba ja do Ani muszę wrócić, nie? E, tak czy siak, e, na rynku jest cały wybór, e, mnóstwo barwników. Są barwniki lepsze, gorsze, tańsze, droższe. E, ja mam swoje dwa e, ulubione typy i wam dzisiaj pokażę, bo nimi farbuję, więc e, nie, nie kupuję barwników, którymi nie farbuję, których nie używam. E, najpiękniejsze kolory. I to są te kolory właśnie. E, z tej pierwszej szmatki, którą wam pokazywałam. Cudna, wiecie co, jak ja kocham takie szmaty. Potem ciężko mi je, te, się z nimi rozstać i je pokroić. To było farbowane barwnikami procion. To są barwniki, które można kupić spokojnie w Polsce. Jest multum kolorów. Można sobie kupić różne odcienie. Tu mam na przykład teal i karminowy. Jest magenta. No naprawdę wybór kolorów jest bardzo szeroki, natomiast fajnie jest kupować takie już wymieszane kolory, jak się nie wie, jak się efekt uzyska. Natomiast osoby, które się trochę interesują plastyką i trochę interesują się barwami i mieszaniem barw, to wystarczy, że kupią sobie kilka podstawowych kolorów, najlepiej takich z. Takie absolutnie podstawy, czyli czysty żółty, czysty błękit, czysta czerwień i można już mieszać według koła kolorystycznego, w zależności od tego, ile czego dodamy, jakie proporcje. Tak nam się kolory wymieszają, powstaną nowe, nowe, nowe odcienie i jest to fajna zabawa, taka dosyć eksperymentalna. Czego nie wymieszacie z kolorowych barwników? Nie wymieszacie farby czarnej. Czarną to trzeba kupić. Dodanie czarnej farby do barwnika gozmatowi, taki się zrobi bury. Jeżeli lubicie kolory nieintensywne, niemocne, to czarnym bardzo ładnie można sobie y, zmieszać, o, tak ostudzić i zgasić kolor. Zgasić tego, co wam brakowało. To porcjony. To, to jest jedna firma, moja ukochana. Mam cały zestaw słoiczków, bo uwielbiam. Mam podstawowe kolory, ale używam też także już zmieszanych, bo nie zawsze mi się chce mieszać. Tak czy siak, jest to i tak. Nawet jeżeli znam dany kolor, wiem co jest w dany pudełku, to i tak to jest zawsze przygoda, bo mówię, nasycenie koloru na materiale zależy od bardzo wielu czynników. Drugą, drugimi farbkami, których też często używam, są nasze polskie Biel i Kolor. To są farbki e, do farbowania też e, na zimno. To nie są farbki do e, farbowania e, w pralce. Chociażby się to uparł, to można i też e, po całości e, zawar ten, zawartość e, wrzucić do pralki i też spróbować się porobić. E, one są bardzo mało wydajne. E, taka saszetka starcza na pół litra wody. E, jeżeli chcecie go rozpuścić w wodzie tradycyjnie, w pół litra wody no to zmieścicie ćwiartkę bawełny. Tak naprawdę. To jest bardzo mało, więc y, trzeba ich y, wiele saszetek, żeby dużą połać materiału, na przykład, y, pofarbować. Natomiast, właśnie te y, barwniki w małych saszetkach, które są takie niskowydajne, y, bardzo fajnie się sprawdzają y, przy farbowaniu na śniegu, co dzisiaj będziemy właśnie radośnie sobie y, omawiać. Co potrzebujemy, żeby ufarbować szmatę na śniegu? Potrzebujemy śnieg, no nie? Taki. Ten już jest taki, w trochę tu stoi, bo u nas ciepło w pracowni jest aż się dziwię, że się nie topi, no ale jest taki wiecie co, no o, gulowaty. Do farbowania, jeżeli bym miała te, tyle śniegu do dyspozycji, no to tym dużo nie zafarbuję. Potrzebujemy dużo, dużo więcej, żeby zafarbować pół metra materiału. Natomiast taki śnieg, jeżeli macie taką kulę zbitą, dobrze jest sobie rozkruszyć. Tak samo jak lód jest w kostkach do farbowania, tak śnieg warto jest rozkruszyć. Co potrzebujemy jeszcze? Z takich technikaliów. Potrzebujemy... Kuwetkę. Może być kuwetka kocia, może być kuwetka e, fotograficzna, generalnie jakiś pomień, pojemnik. Może być miska. E, w zależności od tego, jak, jak, czego używacie, chodzi o to, żeby ta farbowana woda, która przeleci przez materiał i której, która już będzie taką resztką pofarbowalną, e, miała gdzie spłynąć. Żebyście sobie nie zalali chałupy, mieszkania czy balkonu, czy żebyście nie pobrudzili całego środowiska wokół, jeżeli będziecie trzymać rzeczy na, na zewnątrz. No i przydają się takie kratki. E, może być kratka z piekarnika na przykład. Taka. Ja mam akurat takie kratki specjalne kiedyś kupiłam po to, żeby móc stawiać gorące garnki na stół, żeby izolować ciepło garnka od stołu, a my generalnie teraz ich używam właśnie jako raków do farbowania tkanin. I taką, taki, taką kratkę wstawiamy sobie do kuwetki i w zasadzie mamy, mamy barwnik, mamy śnieg, mamy szmatkę wypłukaną, wypraną i przepłukaną w sodzie kalcynowanej. W zasadzie możemy zabierać je do farbowania. jak to wygląda yy, taki yy, proces techniczny? Mamy przygotowaną kuwetę, na to mamy kratkę i teraz bierzemy sobie naszą mokrą mokrą szmatę bawełnianą. Dobrze jest właśnie przed samym farbowaniem spłukać ją w yy, roztworze z sodą kalcynowaną. I teraz to jak ją zmiętolicie, jak ją sobie pozaginacie, to zależy jaki efekt Uzyskacie. Hali, nie wiesza się transmisja. E, wiecie, też na chwilę Hani zawiesiło. E, no dobrze, wiecie, co ja też miałam problem z połączeniem się. Nie, chciało mi, nie chciał mi Facebook e, wyrzucić linka do transmisji. No ale nic. E, jestem, wszyscy poklepują. Widać, słychać super. Cześć Mirka. Z się jeszcze chyba nie widziała. Zawiesza się. No, no, Przykro mi, że zawiesza, to nie moja wina. Ja mam dobry internet. E, Facebook coś dziś e, szaleje. Dobra, tak czy siak. Jeżeli. Macie taki materiał. I na przykład chcecie, żeby, żeby on był pofarbowany w jakieś takie, tak jak tu widzieliście, o, tak jak tu wam pokazałam, żeby był efekt takiego kółeczka. O, zobaczcie tutaj, nie? To jest bardzo prosta metoda. Wystarczy wziąć, palec wsadzić albo kulkę jakąś, albo yy, kamyczek, cokolwiek i gumką mocno owiązać tutaj. Wtedy to miejsce, gdzie będzie materiał ściśnięty, ono uniemożliwi wodzie z barwnikiem taką silną penetrację. Natomiast bardzo fajnie zabarwi wam tutaj ten czubeczek i to, co jest dookoła tego owiązania. Można owiązać sznurkiem, bawełnianem. Gumki, recepturki się świetnie sprawdzają. Swego czasu, jak była, był hit na takie. Lumis to się chyba nazywało takie małe gumki, dziewczynki robiły ludziki, takie różne się plotło, bransoletki, takie e, plastiki. Moja córka tego miała jakieś e, mnóstwo, to się świetnie sprawdza do robienia takich właśnie kółeczek. Natomiast najfajniejsze, najciekawsze i najbardziej inspirujące e, m, e, wzory wychodzą, kiedy po prostu sobie szmatę zmiętolimy. tak, bez szacunku, bez miłości po prostu zmiętolimy. taką zmientolinę kładziemy na naszą kratkę. I posypujemy śniegiem. Śnieg układajcie w miarę równomiernie. To, czy w jednym miejscu warstwa będzie grubsza czy cieńsza, to nie ma większego znaczenia tak naprawdę. Natomiast dobrze by było jakby cała powierzchnia górna materiału, który macie wymiętalony. <grybujesz> żeby przykryła równo szmatę. Ja się śmieję, bo Bata napisała, że sprzeda każdą ilość śniegu. Ja myślę, że Baata nie jest jedyna, która bardzo chętnie by zarobiła na tym śniegowym biznesie, bo powiem ja Wam szczerze, ja ci rano wyjeżdżałam spod domu. Mieszkam, ja mieszkam w centrum miasta. Żadna wieś, żadne zawieje i zamiecie. Jeszcze mój mąż przed wyjściem mówi, a dzisiaj taka lepsza temperatura, bardziej, do, bardziej około zera, to roztopy idą. Ja jeszcze mówię, to fajnie, ja bym musiała samochodu. I wyszłam, słuchajcie, i byłam pierwszą osobą, która z pod bloku. E, mój samochód był pokryty taką, dosłownie 15-centymetrową czapą śniegu a, i radośnie się zakopałam, bo nie mogłam wyjechać. Na całe szczęście potem przyjechał ktoś inny, kto przyjechał do nas na parking i po prostu przetarł mi e, ścieżkę trochę. Po tym puszystym śniegu przejechał, wyżył dwie kolejne. Jak już się na nie wydobyłam z tego swojego grejdołka, to już poleciałam. E, więc tak, śniegu mamy dostatek, dlatego go farbujmy. I teraz tak, Mamy szmatę, mamy ułożoną górkę śniegu i uwaga, wchodzą nasze farbki. Farbki sobie odrywamy rożek, żeby nie cało od razu nam wyleciało i sobie sypiecie. Trochę tu, trochę tam, trochę śmam. Tak naprawdę barwicie tą farbką bezpośrednio, ten proszek sypiecie nie na materiał, tylko na śnieg i nie żałujcie, szczególnie jeżeli używacie tych z motylkiem to absolutnie ich nie żałujcie bo tak jak powiedziałam, one są e, trochę nisko wydajne więc e, te wybarwienia mogą wyjść e, takie nieintensywne tylko pastelowe, zresztą te kolory są też takie troszeczkę e, w porównaniu do porcjonów e, bardzo przydymione porcjony wychodzą o wiele bardziej e, świetliste, takie bardziej intensywne, natomiast jeżeli używacie porcjonów e, to porcjonów najlepiej sobie łyżeczką Tutaj jest, ten słoiczek ma taki szeroki wle, wlot, że tu się mieści łyżeczka od herbaty i tą łyżeczką tak szczodrze, ale niezbyt szczodrze rozsypać. I najlepsze w farbowaniu na śniegu czy też na lodzie jest to, że możecie mieszać kolory. Możecie tym barwnikiem posypać tutaj trochę, tym barwnikiem posypać tam trochę i tak naprawdę możecie sobie wymieszać. I najlepsze jest to, że nie mieszając kolorów, tak naprawdę je wymieszacie. Bo to, że my ich nie miksujemy, nie rozpuszczamy w wodzie w żaden sposób, tylko sypiemy suchym barwnikiem, powoduje, że yy, Wasz śnieg będzie posypany w takie łatki. O, Kamila zrobiła serduszka. Bardzo fajnie. Pokaż Kamila potem zdjęcie tego, tej tkaniny w serduszkę. Jestem bardzo ciekawa. Yy, natomiast yy, potem, jak, jak w trakcie, jak będzie ten śnieg się topił, woda będzie... Roz Cięczała barwnik i to wszystko zacznie wpływać w tkaninę, to one się wymieszają. I tam, gdzie się trochę czerwonego, trochę niebieskiego, zrobi się fiolet. Ale ponieważ nie, uwaga, uwaga, i tu są najpiękniejsze czary, najwspanialsza niespodzianka, ponieważ nie macie kontroli na tym, jak to sypiecie, tak de facto, e, to nie wiecie, ile niebieskiego barwnika wymiesza się z czerwonym barwnikiem. Więc e, ten fiolet może być bardziej niebieski, może być bardziej czerwony, a może być taki akurat w punkt. E, i to są naj, najwspanialsze rzeczy w farbowaniu tak naprawdę, że efekt jest całkowicie nieprzewidywalny. A więc zachęcam Was dzisiaj do tego, żeby wychylić głowę przez okno, ściągnąć z parapetu trochę śniegu i albo z balkonu, albo z podwórka, albo skądkolwiek, jeżeli tylko macie taką możliwość. A jeżeli nie, tak jak Krynia pisze, że o niej śniegu nie ma, to Krynia możesz to zrobić... Uwaga, uwaga, szronem ze swojej zamrażarki. Dobry motyw, żeby odmrozić zamrażarkę i przy okazji przefarbować tkaniny. Śmiało, no, co ci, co sobie żałowała? Lodówka też człowiek może od czasu do czasu być wyczyszczona, a ty będziesz miała śnieg. Natomiast nie chowamy takiej kuwety z, ze śniegiem, z pospanym barwnikiem w ciepłe miejsce. Cały czar polega na tym, żeby dać temu lodu, temu śniegu. Czas na to, żeby delikatnie sobie wolutku się topił. Jeżeli postawicie to w ciepłym miejscu, to się błyskawicznie stopnieje, zrobi się woda, pyk. Proces farbowania będzie bardzo krótki. A zasada farbowania jest taka, że im dłużej tkanina jest utrzymywana w masie tej barwierskiej, tym, dłużej, tym efekt będzie mocniejszy, te barwniki głębiej wejdą w, w strukturę tkaniny. Kryniania nie będę farbować na żywo, przykro mi. To jest bardzo długi proces. Tak naprawdę, jeżeli ja tkanu, jeżeli sobie farbuję tkaniny lodem lub śniegiem, to zostawiam po prostu je na noc. I dobrze z taką kuwetkę odłożyć w takie chłodniejsze miejsce w mieszkaniu, tam gdzie macie najchłodniej. Albo na korytarz wystawić, albo tak jak jest dzisiaj aura, taka koło zera, ale niedokładnie, że coś tam się topi, ale niekoniecznie, to ja bym na przykład na balkon wystawiła. I wtedy ten proces jest taki bardzo, bardzo powolny. Lud śnieg się topią po Barwnik ma czas, żeby wnikać w waszą tkaninę i robić cudowne czarowne wzory. I tak. I teraz co? Mamy rano sobie od od oglądamy tkaninę i wy wyciągamy ją sobie z naszego barwienia. Natomiast co po dalej? Dalej trzeba zrobić wszystko, żeby ten barwnik nie opuścił nam tkaniny prawda? Musimy materiał bardzo dobrze wypłukać z nadmiaru barwnika, więc ten efekt, który macie od razu po farbowaniu będzie troszeczkę się różnił od tego, co będziecie potem mieli na finalnej szmatce. Jeżeli farbujecie bardzo mocne, bardzo mocne odcienie, jakieś ciemne, to dobrze jest, oprócz dobrego spłukania, tak, do takiego momentu, aż przestanie farba wychodzić z materiału, dobrze jest przepłukać sobie w odcie, w roztworze octu z wodą. Łyżka octu na... Na miche wody w zupełności wystarczy, żeby. Ocet ma w ogóle takie właściwości, że zamyka. Że zamyka włókna. Tak samo odżywki do włosów. Ocetowe, do rozczesywania. Jak macie problem z rozczesywaniem włosów, to możecie sobie z octem jabłkowym na przykład wypłukać włosy. I wtedy będą łatwe do rozczesywania. I w takim roztworze wody z octem wypłukać materiał. I wtedy to, co już jest. Wywłóknie się zamknie i już tam zostanie. I oczywiście, again, materiał trzeba wyprać po farbowaniu, chociażby po to, żeby wam nie farbował na inne materiały, z którymi ten materiał potem na przykład połączycie. Więc dla świętego spokoju i dla bezpieczeństwa dobrze z materiał wyprać, wyprasować i cieszyć się wspaniałym materiałem pofarbowanym. Ja Was w ogóle zachęcam do farbowania samodzielnego. Mam jakiś, też mam materiał. Samodzielnie farbowany. To akurat nie jest na lodzie, tylko to jest zwykłe farbowanie. Yy, tutaj mamy też: o, kawałek jeszcze mi został szmatki. Była piękna, ale pocięłam też przykład farbowania na śniegu, na lodzie. No, są materiały farbowane na lodzie. Yy, no, jak Wam mówiłam, to są: ta metoda farbowania to jest metoda yy, chemiczna, taka z barwników yy, uzyskiwanych chemicznie. Yy, natomiast metod farbowania materiałów jest mnóstwo. Ja przyniosłam dzisiaj ze sobą jeszcze książkę, która tylko w drobnym stopniu nawiązuje do tego, co ja dzisiaj mówiłam, bo nie, nie mówi o śniegu, nie mówi o barwnikach. To jest książka, która mówi o farbowaniu naturalnym. Myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy, bo ja w tym roku miałam latem, w tym roku, w ubiegłym roku, w ubiegłym sezonie letnim miałam. Nie wiem, jak to nazwać szaleńczą przygodę z farbowaniem roślinami i zakochałam się w tej metodzie farbowania roślinami, ale o tym sobie zrobimy osobnego live'a. Książkę wam pokazuję, można ją kupić przez internet. Bardzo fajna, dużo wyjaśniająca takich rzeczy też związanych z takim farbowaniem z farbowaniem barwnikami, bo jest trochę takich chemicznych zagadnień. Jeżeli chcemy odchodzić od y, y, takiego mocnego ingerowania w materiały barwnikami chemicznymi, to fajnie jest tutaj y, w tej książce opisane, jak przygotować tkaninę na przykład naturalnie, bo można y, nie w sodzie, ale można na przykład y, w wywarach z roślin przygotować tkaninę do tego, żeby, y, żeby była y, podatna na farbowanie. To tyle ode mnie. Czekam na... Y, Zcięcia Wasze, zróbcie farbowankę, zróbcie farbowankę na śniegu i pokażcie co Wam wyjdzie. Ja też zaraz nastawiam barwnik. Kupiłam sobie wczoraj barwników mnóstwo z motylkiem i będziemy farbować. Zresztą po kolorystyce widać na co, co, na co się szykuje, nie? Na moje ulubione barwy, różowo, 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 bo mam za mało różowych tkanin. A już mam w głowie kolejnego patchworka... Co go muszę uszyć, ale nie, nie muszę, chcę, ale yy, obiecałam sobie, że nie ruszę kolejnego, bo już mam 6 yy, rozpoczętych, yy, więc yy, muszę spokończyć te, co porozpoczynałam, i sobie obiecałam, że nie zacznę nowego, ale co z tego? Mogę nie zaczynać nowego, ale szmaty będę miała, nie? Tak, szmaty będą czekały, więc yy, jak mnie potem, jak już nagle przyjdzie taki dzień, że ja wszystkie patchworki skończę to będą ładnie czekały na mnie poukładane do cięcia. Tak jest. E, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. <laughs> e, idźcie na śnieg, porzucajcie się śniegiem, porzućcie e, w śnieg e, trochę szmat i pochwalcie się efektami. Ja też e, postaram się e, jutro machnąć e, zdjęcie tym szmatom, które dzisiaj e, sobie wypłuczę i zrobię. E, natomiast przypominam, że w poniedziałek, kolejny poniedziałek, Wyzwanie na ubranie. Mamy już kilka uczestniczek, które y, y, dzielnie nam y, y, udostępniają swoje fotki. Ja też widzicie, mam nowe ubranko. Tak, to jest sukienka. To jest sukienka po całości z jednego elementu z kieszeniami, z kieszeniami. Nauczyłam się już żeby szyć z kieszeniami, tak? Bo potem jest wieczne problem, co z tymi rękami zrobić, i gdzie ten telefon wsadzić. Y, więc uszłam z kieszeniami sukienkę będzie na poniedziałkowym moim pokazie. Y, Zobaczcie, o, zawsze ktoś się mnie pyta, po co mam takie kolorowe tasiemki w sklepie, do czego tych tasiemek? No to ja mam tutaj w dekolcie wciągniętą i mam piękną tasiemkę i jestem cała ładna i śliczna. Jestem strasznie dumna z tej sukienki, bo uszyłam ją wczoraj w 3 godziny. Za chwilę idę sobie robić zdjęcie na śniegu w tej sukience. A Was zapraszam do wyprawy za okno i farbowania tkanin. Dziękuję Wam bardzo za to, że dzisiaj przyszliście. Hania, byś sobie uszła taką Co stoi na przeszkodzie? Bierzesz i jedziesz. E, jak dobierać kolory, żeby nie wyszły ciemne? E, mniej barwnika. Im mniej barwnika, tym e, kolory będą jaśniejsze, będą bardziej. E, e, bo, nie, bo kolory będą takie bardziej pastelowe. Ania pisze: farbuj, bo nie wiadomo, za ile lat będzie znowu zima. Właśnie. Właśnie. E, tak. Zima trzyma, ale spoko. Na razie e, trzymajmy się tego, że jest, więc farbujmy na zapas! Po co potem e, latem e, męczyć lodówkę, lub kować lub, e, lód w sklepie lokalnym? Skoro można. E, skoro można wykorzystać śnieg. Matka natura nam rzuca różne ciekawe rzeczy do pracowni krawieckiej, które możemy wykorzystać zimą. Wykorzystujmy śnieg. E, wiosną wam powiem, co możemy wykorzystać. Wiosną. Tak jest. E, co to jest 6: znaczy tych poczworków? No to nic, no. Powiedz to mojemu mężowi Gosiu. On już patrzy na to nie może. Leżą ponawijane na takie. Wiesz, co nawinęłam te patchworki? Na takie wielkie rury papierowe po tych po tkaninach. I to leży, takie dwie wielkie bele leżą tu na zapleczu i czekają na święty nigdy. Najgorzej, że one są tak część spikowane, a część jest tylko skanapkowana, a część jest tylko topem, a część jest topem niedokończonym, więc tak. Oh, dobra. Nic nieważne. Nie będę narzekać na to, jaka jestem nieogarnięta w życiu. <noise> Jak lubię rozpoczynać, a nie lubię kończyć. <noise> Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i po miłego weekendu Wam życzę.